Od wieków temat życia pozagrobowego, w tym istnienia czyśćca, stanowił przedmiot fascynacji, refleksji i dyskusji w kręgach religijnych. Dla wielu katolików czyściec stanowi przestrzeń oczyszczenia duszy, gdzie te, które nie są jeszcze gotowe na niebiańską chwałę, poddawane są procesowi oczyszczenia. Jednakże, czy możliwe jest otrzymanie jakichkolwiek świadectw bezpośrednich z czyśćca? Czy dusze przebywające w tym stanowisku między życiem doczesnym a wiecznością mogą przekazać nam ostrzeżenie czy sygnał dotyczący przyszłych wydarzeń? W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia i interpretacje sugerujące, że ostrzeżenie przepowiedziane w Garabandal, niewielkiej wiosce w Hiszpanii, może być bliskie. Garabandal, miejsce, które stało się areną nadprzyrodzonych zjawisk i objawień w latach 60. XX wieku, wciąż budzi zainteresowanie wśród wiernych i badaczy. Jednym z kluczowych przekazów, które miały tam miejsce, było ostrzeżenie, które miałoby zmienić bieg historii ludzkości. Jest to zapowiedź nadzwyczajnego wydarzenia, które ma potencjał zmienić oblicze świata i poruszyć sumienia każdego człowieka na Ziemi. Opisane wizje sugerują, że ta przełomowa chwila będzie miała charakter niezwykle dramatyczny i symboliczny. Według przekazów, którego źródłem są objawienia w Garabandal, wydarzenie to będzie polegać na całkowitym zaćmieniu słońca, w wyniku czego cały świat zostanie pokryty gęstą ciemnością. Jednak to, co nastąpi po tym mroku, ma zaskakiwać i przerażać jednocześnie. Na niebie pojawi się bowiem jasne światło, które będzie przypominać blask powstały w wyniku zderzenia dwóch gwiazd, pozostawiając za sobą znak triumfującego na krzyżu Jezusa Chrystusa. Jest to obraz pełen symboliki, sugerujący triumf Chrystusa nad złem i grzechem, który ma być obnażony przed wszystkimi ludźmi. Szczególnie sugestywny jest opis tego, co ma nastąpić po pojawieniu się światła. Z ran na ciele Chrystusa mają wytrysnąć strumienie światła, które nie tylko rozświetlą ziemię, ale także przeszyją każdą duszę i oświecą wszelkie sumienie. Wizja ta nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Wszyscy będą musieli spojrzeć na swoje przeszłe grzechy i zrozumieć ich konsekwencje, niezależnie od tego, czy wierzą w istnienie Boga. Wydarzenie to ma zatem potencjał do przekształcenia ludzkiej świadomości i skłonienia ludzi do refleksji nad własnym życiem i działaniami. Symboliczne przesłanie wizji ostrzeżenia wskazuje na znaczenie nawrócenia i duchowej odnowy dla każdego człowieka. W kontekście współczesnych wydarzeń na świecie i kryzysów moralnych, które nękają społeczeństwa na całym świecie, przesłanie to nabiera szczególnego znaczenia i aktualności. Należy podkreślić, że ostrzeżenie, jakie ma nastąpić według przepowiedni z Garabandal, jest nie tylko wydarzeniem o ogromnym znaczeniu symbolicznym, ale przede wszystkim aktem miłosierdzia dla całej ludzkości. Jest to wyraz niezwykłej troski Boga o swoje stworzenia, podobny do miłosierdzia, które objawił Jezus Chrystus podczas swojej ziemskiej misji. Ostrzeżenie będzie zarówno globalnym, jak i bardzo osobistym doświadczeniem dla każdego człowieka. Jego skutki sięgną daleko poza granice geograficzne i kulturowe, dotykając serc i sumień ludzi na całym świecie. Będzie to moment, który ustawi na nowo priorytety, odmieniając perspektywę życia i relacji z Bogiem oraz bliźnimi. Najważniejszym aspektem ostrzeżenia będzie jego uzdrawiający wpływ na sumienia ludzkości. Zagubiony w grzechu i zamieszaniu świat otrzyma szansę na nawrócenie i duchową odnowę. Ostrzeżenie będzie bowiem obnażeniem grzechu i jego konsekwencji, ale także zaproszeniem do zawarcia nowego przymierza z Bogiem. W Garabandal, miejscu, które stało się areną nadzwyczajnych objawień, Dziewica Maryja w sposób szczególny wzmocniła katolicką doktrynę czyśćca. Dusze czyśćcowe, jak podają różne źródła katolickie, odwiedzają czasem ziemię za specjalnym pozwoleniem od Boga. Ich celem jest proszenie o modlitwy, ofiary i oferowanie mszy za ich dusze, aby mogły jak najszybciej wstąpić do nieba. Ich misja dociera jednak dalej, mogą one również, za pozwoleniem Boga, przekazać ludzkości ważne przesłanie. Mistyczka Maria Simma, której doświadczenia stały się znane na całym świecie, stwierdziła, że dusze czyśćcowe ujawniły jej, w jaki sposób niebo wzmocniło tradycyjną doktrynę czyśćca poprzez objawienia w Garabandal. Ta doktryna, która była przedmiotem dyskusji i sporów w Kościele, miała zostać potwierdzona i wzmocniona przez Dziewicę Maryję poprzez przesłanie z Garabandal. Dusze czyśćcowe wskazały mistyczce na prawdziwość proroctwa Matki Bożej w Garabandal, szczególnie podkreślając wyjątkowość i znaczenie nadchodzącego ostrzeżenia. Warto podkreślić, że taka interpretacja objawień w Garabandal i rola dusz czyśćcowych w przekazywaniu tego przesłania są niezwykle ważnym elementem dla współczesnego katolicyzmu. Pomimo wątpliwości i kontrowersji, jakie mogą towarzyszyć takim objawieniom, wiele osób odnajduje w nich inspirację do głębszej refleksji nad swoją wiarą i postępowaniem.
Porozmawiajmy teraz o objawieniach, które Maria Simma otrzymała od dusz czyśćcowych, które ją odwiedziły. Według relacji tej mistyczki, cierpienia doznawane przez duszę w czyśćcu przewyższają wszystkie ludzkie cierpienia. Jednakże, zaskakujące może być to, co same dusze czyśćcowe przekazały Marii, mimo tych straszliwych doświadczeń, znajdują one szczęście, które nie ma sobie równych poza świętymi w niebie. Święta Katarzyna z Genui, która również miała możliwość kontaktu z duszami czyśćcowymi, wypowiedziała słowa, które potwierdzają tę prawdę. Jej zdaniem, szczęście dusz w czyśćcu jest tak wielkie, że nie ma sobie równych poza tymi, którzy już dostąpili wiecznego zbawienia. To szczęście płynie z absolutnej pewności, że nie mogą one pójść do piekła, że ich przeznaczeniem jest niebo, a droga do niego, choć bolesna, jest jasno wyznaczona. Interesujące jest również to, co dusze czyśćcowe mówią na temat ich stosunku do ziemi. Mimo że przebywają w miejscu cierpienia i oczyszczenia, nie pragną powrotu na ziemię. Widzą ją jako miejsce ciemności, gdzie dusza może łatwo zgubić się w grzechu i pokusach świata. W czyśćcu, mimo długotrwałego cierpienia, mają pewność, że ich droga prowadzi ku niebu, co daje im niezachwianą nadzieję. W okresie, gdy Kościół katolicki przechodził przez burzliwe czasy związane z Soborem Watykańskim II, 1961-1965, pojawiły się także kontrowersje wokół objawień w Garabandal. Ten okres był czasem głębokich przemian i dyskusji na temat adaptacji Kościoła do zmieniającego się świata, co wpłynęło na interpretację i akceptację objawień. W trakcie obrad soborowych, tradycyjne wartości katolickie, takie jak rola Maryi, znaczenie różańca, Eucharystii i kapłaństwa, stały się przedmiotem dyskusji i sporów. Również nauki dotyczące czyśćca i piekła poddane były wątpliwościom, gdy niektórzy uczestnicy soboru dążyli do nowego spojrzenia na te kwestie. W tym samym czasie, w odległej wiosce Garabandal, cztery młode dziewczęta doświadczały objawień, w trakcie których miały kontakt z Matką Bożą. Przekazywane w tych objawieniach orędzia stanowiły swoistą odpowiedź na trapiące Kościół problemy i kontrowersje. Wśród nich szczególne znaczenie miało przesłanie dotyczące czyśćca, które wydawało się być konkretną reakcją na zagrożenia dla tradycyjnych nauk Kościoła. Przesłanie to nie było jedynie przekazane słowami, ale także poprzez działania dziewcząt, które w praktyce odzwierciedlały wiarę w te tradycyjne nauki. W tym kontekście objawienia w Garabandal miały być swoistym remedium na burzliwe czasy i kontrowersje, z jakimi zmagał się Kościół w okresie Soboru. Dzisiaj te wydarzenia stanowią ważny element historii Kościoła katolickiego i nadal inspirują do refleksji nad tradycją i naukami Kościoła w obliczu współczesnych wyzwań. W czasie objawień w Garabandal, Matka Boża często prowadziła wizjonerów w stanie ekstazy do modlitwy za dusze czyśćcowe. Przesłanie zawierało naukę, że nie wszystkie dusze natychmiast udają się do nieba po śmierci. Niektóre potrzebują oczyszczenia i pokuty za swoje grzechy w miejscu pośrednim, znanym jako czyściec. W Garabandal modlitwa za dusze czyśćcowe była praktykowana od wieków. Wieczorem kobieta chodziła ulicami, dzwoniąc dzwonkiem, aby zaprosić sąsiadów do wspólnej modlitwy za zmarłych. To starożytne zwyczaje kultywowane przez wiele pokoleń, które wciąż żyły w sercach mieszkańców Garabandal. Dusze czyśćcowe odwiedzające ziemię rzeczywiście przekazały informacje dotyczące objawień w Garabandal i wydarzeń przepowiedzianych przez Matkę Bożą. Maria Simma, mistyczka znana z kontaktów z tymi duszami, otrzymała wiele istotnych przesłań na ten temat. Według relacji Marii, dusze czyśćcowe informowały ją, że coś niezwykle ważnego wydarzy się na ziemi i że to już jest u drzwi. Wcześniej mówiono jej, że to jest przed drzwiami, ale od maja 1993 roku używane jest wyrażenie, to jest u drzwi. Jest to wyraźny sygnał, że wydarzenie, o którym mowa, jest bliskie i może stać się rzeczywistością w krótkim czasie. Mistyczka była przekonana, że to, co nadchodzi, będzie miało ogromne znaczenie dla nawrócenia ludzkości. Dusze czyśćcowe przekazały jej, że zawiadomienie o oświeceniu sumień, przepowiedziane przez Matkę Bożą w Garabandal, zostanie wysłane przez samego Boga. Jego celem będzie nawrócenie wszystkich ludzi i przygotowanie ich na nadchodzące wydarzenia. Ta wizja przekazana przez dusze czyśćcowe podkreśla znaczenie przesłania Garabandal dla współczesnego świata oraz potrzebę nawrócenia i odnowy duchowej. Sugeruje również, że wydarzenia przewidziane w objawieniach Garabandal mogą być bliskie realizacji, co podkreśla wagę przygotowania się duchowego dla każdego wierzącego. Bóg przygotowuje się do ukazania swojej obecności w sposób wyraźny i potężny, jednak nie wszyscy ludzie otworzą na Niego swoje serca. Diabeł, wiedząc o nadchodzącym wielkim wydarzeniu, które ma służyć nawróceniu ludzkości, intensyfikuje swoje działania.
Świadomy, że jego władza będzie osłabiona, wydaje najgłośniejsze krzyki przed swoją przegraną. Dusze czyśćcowe przekazały mistyczce, że Kościół znajduje się obecnie w jednym z najtrudniejszych momentów swojej historii. Przed nami wielka zmiana, jaką można nazwać oczyszczeniem. Jednakże istnieje również nadzieja, gdyż te same dusze zapewniły, że sytuacja w Kościele ulegnie poprawie. To zwiastuje, że mimo trudności, jakie obserwujemy obecnie, istnieje pewność, że Boże plany prowadzą do ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem. Dusze czyśćcowe, przekazując mistyczce swoje przesłanie, rzucają światło na dramatyczną rzeczywistość, jaka panuje w czyśćcu. Wielu duchownych, księży, biskupów i kardynałów znajduje się tam, czekając na ostateczne oczyszczenie z grzechów. Jednocześnie inne dusze kapłanów, zatracone na zawsze, cierpią w płomieniach piekła, pozbawione nadziei na zbawienie. Co bardziej zaskakujące, dusze te ujawniły, że to właśnie duchowieństwo ponosi największą odpowiedzialność za obecną sytuację w Kościele. Nigdy wcześniej w historii nie był on w tak złym stanie jak obecnie. Apostazja, czyli publiczne wyrzeczenie się wiary, jest powszechnym grzechem, a kapłani są za to najbardziej odpowiedzialni. Wielu kapłanów oddaliło się od swojego duchowego posłannictwa, zatracając się w grzechu apostazji. Zamiast oddawać się modlitwie i nauczaniu Słowa Bożego, duchowni zdają się skupiać na zdobyciu nowych umiejętności z zakresu psychologii, oratorstwa czy teologii. Zamiast głębszej refleksji nad duchowymi potrzebami swoich wiernych, często poświęcają swój czas na naukę technik, które mają zwiększyć ich skuteczność w przekazywaniu przesłania. To z kolei prowadzi do coraz większego oddalenia od pierwotnego powołania i zagubienia w codzienności życia. Przekazane przez dusze czyśćcowe ostrzeżenie stanowi wyzwanie dla duchowieństwa, aby powróciło do fundamentów wiary i misji Kościoła. Dziewczęta z Garabandal przekazały przesłanie, że zanim nadejdzie ostrzeżenie, Kościół będzie musiał przejść przez ciężką próbę. Zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne połączą się, sprawiając, że Kościół będzie zdawał się być na krawędzi upadku. Jest to ostrzeżenie, które nabiera szczególnego znaczenia w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń, z którymi boryka się Kościół katolicki oraz chrześcijaństwo jako całość. Współczesny świat doświadcza coraz większej liczby czynników zewnętrznych, które wywierają presję na Kościół. Prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata są faktem, który nieustannie przypomina nam o realnym zagrożeniu, przed którym stoją wierzący. Ostrzeżenia o narastającym laicyzmie, atakach na wolność religijną i marginalizacji wartości chrześcijańskich są coraz bardziej powszechne. Jednakże równie ważne są czynniki wewnętrzne, które wpływają na Kościół. Kryzys wiary, spadek liczby powołań kapłańskich i zakonnych, a także skandale dotyczące nadużyć przez duchownych, to tylko niektóre z problemów, z którymi zmaga się Kościół. Wyzwania te prowadzą do zniechęcenia wśród wiernych i spadku zaufania do instytucji kościelnych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Kościół wydaje się być na skraju upadku, co pokazuje, jak bardzo aktualne i istotne są przesłania z Garabandal. Czy obserwujemy to właśnie teraz? Tak, sytuacja w dzisiejszym świecie nie pozostawia wątpliwości co do aktualności tych przesłań. Jednakże, mimo tych trudności, przesłanie Garabandal przypomina nam o potrzebie trwania w wierze, nadziei i miłości i oczekiwania na nadejście Bożego miłosierdzia. To także zachęta do modlitwy, nawrócenia i odnowy duchowej, która może być kluczem do przezwyciężenia obecnych trudności i przywrócenia blasku Kościoła. Nie zapominajmy, że Maria Simma, mistyczka mająca kontakt z duszami w czyśćcu, otrzymała ważne przesłanie dotyczące ostrzeżenia. Dusze w czyśćcu informowały ją, że to wydarzenie jest przed drzwiami, co sugerowało, że zbliża się coraz bardziej. Jednakże od maja 1993 roku przekazywały, że to jest u drzwi. Ta zmiana w sformułowaniu była wyraźnym sygnałem, że ostrzeżenie jest bliskie i może stać się rzeczywistością w krótkim czasie. Ostrzeżenie jest obietnicą miłosierdzia Bożego, ale także przypomnieniem o konieczności odpowiedzi na Boże wezwanie do nawrócenia i odnowy duchowej.